Cześć kochani, z tej strony GameFaren, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak tutaj już widzicie na ekranach u siebie, co w telefonach, tabletach, czy komputerach, czy laptopach, Samantę i Kaleba. Dawno ich tutaj nie było, oj dawno, a nie ukrywam, że bardzo się za nimi stęskniłam. Wiadomo, przeszliśmy później do przeznaczenia Seleny, teraz oczekujemy kolejnych przygód Seleny, ale zanim pojawią się jakieś nowe problemy w ich życiu, powinien nadejść taki czas nostalgii, spokoju, wiecie, takiej po prostu płynnej, rodzinnej rozgrywki, życia, czegoś normalnego, a nie cały czas, wiecie, same problemy, konflikty, cały czas coś się dzieje, cały czas coś jest nie tak. No a im po prostu brakuje tutaj spokojnego życia. Także co, kochani, witam was jeszcze raz bardzo serdecznie. Tutaj Kaleb padł, bo ci, co są na live, to wiedzą, że urodziło się nam tutaj Gigi. Kochani, a tak w ogóle zapraszam was najpierw może do obejrzenia mieszkania Samanty i Kaleba, bo jak dobrze wiecie, Samanta i Kaleb mieli takie ubogie troszeczkę życie. Ojejku, z kamerka mi skacze. Ubogie mieszkanko. Jeszcze go nie dokończyliśmy tak w 100% na live, ale stwierdziłam, że nie ma na co czekać. Także co, kochani, tak wygląda przedsionek, korytarz, przejście, które ogarnialiśmy sobie na jednym z live'ów tutaj. Tutaj macie takie właśnie, wiecie, takie wejście po prostu do salonu. Do salonu tutaj jest takie kocia miejscówka. Oczywiście to jeszcze będzie ogarniane, jeszcze będzie sprawdzane, zmieniane i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy sobie do kuchni, centrum naszego mieszkania, że tak powiem. Wiele rzeczy tutaj się działo przy tym właśnie stole, między innymi no, ucieczka Seleny, prawda? Ponieważ ona nie chciała jakby zamartwiać swych rodziców swoimi problemami, w zasadzie nie problemami, a dokładnie rzecz ujmując jej przeznaczeniem, prawda? Bo ona jednak była skazana na to, aby oddać życie za los ludzkości. Na szczęście udało się ją dziewczynie przeżyć. Tak, tak wygląda łazieneczka. W międzyczasie wam tutaj będę przechodziła po prostu do kolejnych pokoi. Ale co, kochani, tutaj oczywiście nie mamy jeszcze naszej Seleny. Ona tutaj chwilkę była. Tutaj będzie łazienka, ale to sobie oczywiście ogarniemy na live'ie. Już przechodzimy, tutaj mamy kolejne pokoje, może przejdźmy sobie do prawego i tutaj mamy piękny pokoik Dzidziusia, Rafael. Tutaj jest, tak, tutaj jest Rafael, leży sobie, tutaj od razu zrobiliśmy kącik taki już dla większego dziecka, to znaczy większego, małego dziecka, po prostu małego dziecka, kącik z toaletką, z łóżeczkiem, z takim namiotem, aby miał co robić, jak będzie mu się nudzić, jak urośnie, rzecz jasna i oczywista. Tutaj jest taki kącik, gdyby naszym rodzicom zmęczeni opieką tutaj, ale chcieliby spędzić troszeczkę więcej czasu z naszym Rafaelem, to będą mogli sobie usiąść, poczytać książkę, czy dziecku poczytać książkę. No, wiecie, wiecie jak to jest, nie? I przechodzimy sobie dalej i tutaj, kochani, mamy gabinet. Nasza Samantha uwielbia malować. Tak naprawdę to, co ona tworzy, to jest coś pięknego, zresztą sami widzicie. No ale wiecie, ona jest wyeksponowana na 10 level z malowania, także ona w ten sposób zarabia, aczkolwiek ona myśli o normalnej pracy, jako, wiecie, normalny, zwykły, szary człowiek idący do pracy. Także tak wygląda, prezentuje się nasz gabinet, mamy komputer za plan i takie tam pierdołki, szafy po sam sufit, prawie że z książkami. Oczywiście sterta obrazów, gazet, tak to się prezentuje. Przepraszam, że tak kamera skacze, ale niestety w blokach tak to nie, no tak to była. Przechodzimy sobie do pokoju naszego małżeństwa, do pokoju naszych dorosłych simów, że tak powiem, Samanty i Kleba. Mamy tutaj oczywiście garderobę taką schowaną tutaj w ścianie, no łóżeczko, jakieś tam zdjęcia, tak fajnie, żeby klimatycznie mimo wszystko było, okienko jest całkowicie zasłonięte firankami, oczywiście lustro, analogiczna sytuacja jak w łazience, aby powiększyć troszeczkę optycznie pokój, pomieszczenie. I ostatni został nam pokój, czyli niespodzianka, w zasadzie nie niespodzianka, no niektórzy już wiecie, co tutaj będzie, kto będzie tutaj mieszkał, a mianowicie będzie tu mieszkała dwójka przyjaciół. I z pewnością domyślacie się, kto za chwileczkę po nich pójdziemy, ale chciałabym wam zaprezentować. Tutaj jest część dziewcząca, tutaj jest część chłopięca, że tak powiem. Szkoda, że tutaj akurat ten pokoik jest dosyć mały, więc nie da się go tak fajnie pokazać. Mamy analogiczną sytuację z garderobą, tam mamy
lustra, tak żeby, wiecie, mieli gdzie, w czym się oglądać, że tak powiem, serta książek, plecaczki, duperelki do szkoły. Także co, pewnie już się domyślacie, kto tutaj będzie mieszkał, bo za chwileczkę po nich tutaj pojedziemy, a w zasadzie to ich tutaj przeprowadzimy, ponieważ... No, dobra, no. Selena i Niklaus. No, przyjaciele, psia psiułeczki, nie? Psia psiułeczki tutaj będą z nami mieszkały, no bo wiecie, oni już mogą żyć normalnie, to znaczy wiadomo, no Niklaus jest dalej skłócony ze swoimi rodzicami, także on jeszcze z rodzicami zamieszkać nie może. Chodź tutaj, nasza kochana, chodź, załatw się. Załatw się. Jestem ciekawa, co wy myślicie o tym, że właśnie tak poprowadzimy naszą tutaj rozgrywkę. Styl życia jest zagrożony, istnieje ryzyko, że Kaleb straci swój styl życia, miłośnika, bliskich więzi. No już poprawimy ci więzi, nie martw się. Nie martw się, chodźmy tutaj wejść resztki święto zbiorów. I to właśnie w święto zbiorów nasze dziecko wróci do domu. Oczywiście wiadomo, pod koniec ostatniego odcinka postaram się wam podlinkować, bądź po prostu link znajdziecie w opisie do ostatniego odcinka z Seleny i jej przeznaczenia, gdzie Selena właśnie po tej całej akcji związanej z... tą roślinną matką uratowała Strangerville, stała się, wiecie, bohaterką w ogóle Strangerville, wróciła w końcu do domu. Także co, kochani, myślę, że nie mamy na co czekać, tylko po prostu wejdziemy sobie do zarządzania światami, po prostu przejść do zarządzania światami. Pamiętajcie, że nie musicie tego za każdym razem gry zapisywać, kiedy chcecie przejść do zarządzania światami, ponieważ to się nic nie dzieje, po prostu przechodzicie tylko do zarządzania światami, to wszystko. Natomiast tak, ja... troszeczkę inny sposób, po prostu sobie ich tutaj przeniosę, przenieś rodzinę na parcelę, przenosimy tutaj, tutaj, wprowadzamy, wprowadź się, połączymy rodzinę, oczywiście, że tak, sprzedaj meble, sprzedamy meble, są nam zupełnie niepotrzebne, także wprowadzamy się do rodziców Seleny. O, dobra, mam nadzieję, że taka będzie, a nie taka jak tutaj. Także tak, czy... nasz Niklaus tutaj pogodzi się ze swoimi rodzicami. Ciężko jest mi na to pytanie odpowiedzieć. Fajnie by było, wiadomo, fajnie by było, gdyby się im udało pogodzić. Natomiast jego relacje są dosyć skomplikowane, ponieważ rodzice to bardziej tylko za pieniążkami latają, niżeli za własnym dzieckiem. Gdzieś tam jego tata jeszcze próbował się z nim skontaktować. Natomiast no, Niklaus... ma gdzieś tam swoją dumę, swoją godność, pomimo że kradł, tak? Także nie wiem też, jak to będzie teraz, czy jednak przestanie się bawić w złodziejaszka, czy nie. I w ogóle jestem ciekawa, czy pamiętacie w ogóle naszych simów? Może my po prostu przejdziemy sobie tutaj do MC Command Center, edytuj rodzinę, wspórz sima i przypomnijmy sobie naszą tutaj ekipę, że tak powiem, ekipę ratunkową odnośnie Niklausa i... Selena, oczywiście Selena tutaj była jakby główną bohaterką. Także co, Selenka, pokaż nam się tutaj w ciuszku. Ojejku, jak ty wychłodłaś dziewczyno, bo ona jest nastolatką ogólnie, nie? Ona jest nastolatką i prezentuje się tak, no jest przepiękna, też mi się ona mega podoba. O rany boskie, w ogóle z genów to mi jakieś cuda wychodzą. Tak przynajmniej mnie się wydaje, dajcie znać, czy wam się również podoba. Tutaj mamy naszego Niklausa. I ogólnie widzicie, jak ja tworzę simów? Oni są bardzo wszyscy do siebie podobni. Są bardzo podobni, bo akurat Niklausa tworzyłam, albo wyszedł z genów przez simów stworzonych przeze mnie, jakoś tak to było, ale no, nie da się ukryć, wszyscy są do siebie, no, troszeczkę podobni, że tak powiem. Jedynie Selena, no to wiadomo, z genów tutaj wyszła. Tak, oni się nam prezentują. Mamy oczywiście naszą Lunę, która na szczęście jeszcze żyje, także bardzo fajnie, bardzo się z tego powodu cieszę. Także dobra, przechodzimy sobie do grania. W końcu nasza Selena będzie mogła uczęszczać do szkoły z Niklausem, ponieważ no, Selena dosyć sporo czasu straciła na ratowaniu Strangerville, nie da się ukryć. Bardzo dużo czasu straciła. Niklaus natomiast uczył się, może nie do końca pilnie, ale starał się uczyć. Tutaj oczywiście wyszła propozycja od rodziców Seleny, żeby on się również z nimi do nich w zasadzie wprowadził. Niklaus po prostu jakby tą ofertę przyjął, tak? Ale rodzice Seleny jakby oni też są tacy, jakby to powiedzieć, no oni rozumieją sytuację, każdą sytuację tutaj rozumieją i starają się zrozumieć to przede wszystkim, wiedzą, że są inną rodziną, bo jednak tutaj magia i te sprawy są, nie da się tego ukryć, są inną rodziną, są rodziną magiczną, pomimo że Samantha jest po prostu zwykłym człowiekiem.
Natomiast jeszcze nie wie, ona ani Kaleb jeszcze nie wiedzą, co z Seleną, czy Selena również jest magiczna, czy nie. Oczywiście Selena powinna mieć w swoim wyposażeniu kamień, oczywiście, że ma tutaj migoczący kamień w swoim wyposażeniu, natomiast jeszcze nie wiedzą, czy ona również jakby u dzieci czuła tutaj geny po swoim ojcu, gdzieś tutaj wiadomo było przeklęte to dziecko przez tą magię, że Kaleb wykorzystywał tą swoją magię, kiedy nie powinien w zasadzie, bo on starał się ukrywać przed światem, wiecie, pogmatwane z poplątaniem. Także zmień strój sobie, nasza kochana, zmień sobie strój. Ty też byś mógł zmienić strój w zasadzie, no bo czemu mam. No, zmień. Przecież chyba nie jest tutaj zimno jakoś bardzo. No i tak, kochani, tutaj powinniśmy sobie już ogarnąć przydziel łóżko do Niklausa i ty przydziel łóżko Selena. I tak, na live'ie sobie na pewno ogarniemy to pomieszczenie. Będzie to tutaj się umieściła druga łazienka. Ciebie bym poprosiła, abyś tutaj przyszła i może rozmawiaj. Rób głupie miny. Ona też jakby za bardzo nie nauczyła się być rodzicem tak naprawdę, bo jakby to jej dziecko, jak dobrze wiecie, właśnie w pierwszych odcinkach tutaj przeznaczenia Seleny, w zasadzie przejścia z Samanty i Kaleba w Wielkim Mieście do przeznaczenia Seleny, że Selenka bardzo szybko rosła, bardzo szybko dojrzewała i niestety tutaj nawet Samanta z Kalebem nie mieli możliwości nauczyć się tego rodzicielstwa. Także tutaj będzie to dosyć dla nich, no, będą to nowe doświadczenia dla nich i tyle po prostu. Ciebie bym poprosiła, idź, chodź spać. Chodź sobie spać. Jesteś zmęczony. Ojejku, nie mogę kliknąć. O, teraz kliknęłam. Dobra. Ty, o, twórcza jesteś, twórcza jesteś. Czy jak jesteś taka twórcza, to może iść się załatwić. Skorzystaj sobie, Kicia wszędzie skacze, robi co chce. Bardzo fajnie. Cieszę się w sumie, że zaczynamy ogrywać tutaj tą naszą rozgrywkę. W zasadzie to jest. Pamiętajcie, że jakby nie ma nigdzie zasad do tej rozgrywki, ponieważ ona jest w 100% moja. Ja ją wymyślam, ja do niej tworzę, rozpisuję sobie wszystko, co chcę po kolei zrobić. Czasami wiadomo, nie da się wszystkiego ogarnąć i pewne rzeczy wychodzą tak znienacka, natomiast w większości staram się tutaj wszystko ogarnąć tak jak należy. Chodź tutaj, weź sobie resztki. Jak tam nasza dzidzia? Może nasza. No wiesz co? No wiesz co, no nie przesadzaj troszeczkę. Dobra, karm z butelki, bo może głodna. Głodny, głodny, głodny. Tak, bo to jest Rafael, to głodny jest. Może jest głodny, no nie koło. A, bo tutaj Matula, chodź. Nakarm, karm piersią, proszę cię, nakarm piersią, dziecko. No tak, cieszysz się, w końcu masz dziecko, nad którym możesz tutaj się bardziej starać, że tak powiem. Okej, ty może byś to naprawiła. Oczywiście nie masz jakichś tam magicznych umiejętności. Ale napraw, macie dużo, sporo pieniążków, natomiast ty jesteś dziewczyną oszczędną, zaradną. Tak, tak to wygląda. Czy wy macie w ogóle jeszcze, tak, lekcje, odrabiaj lekcje? Bo jest czwartek i oni chyba jutro pójdą do szkoły, kochani. Oni chyba jutro pójdą do szkoły, w końcu wracają do normalności, wracają do normalnego życia, co jest bardzo istotne dla nich. Ty widzę, że ty nie masz książki, także przejdźmy sobie tutaj do was do sypialni. Weźmy sobie kup książki. Tak, chyba tak, kup książki. Jejku, jak to dziecko wyje. I tak, książki do odrabiania lekcji, praca domowa. Proszę cię, otwórz. Bierzemy sobie do wyposażenia i odrabiaj lekcje. Selena to wręcz z pewnością uwierzyć nie może, że w końcu będzie mogła normalnie żyć. Zmień brudną pieluszkę. Mamy 1239 simoleonów do zapłacenia rachunków. Także chodź tutaj na korytarz i od razu sobie opłacimy rachunki. To nie tu. Tu. Tutaj. Idź opłać rachunki. Za chwileczkę się przebierzesz, bo ty dalej w tych ciuszkach szpitalnych chodzisz. No, na razie nie. Nie wiem, czy dawać sobie automatyczne przełączenie świateł? Może i damy wszystkie światła, przełączenie? Zmienię ten pokoik, taki jaśniusieńki, tak mi się przynajmniej wydawało, że jest spoko. Oczywiście osóbki, które były na live'ie, sporo się do tego przyczyniły. Bardzo fajnie, że razem możemy spędzać czas i ogarniać takie rzeczy, bo przynajmniej wiecie, to jest wszystko takie ze smaczkiem, mi się wydaje, jak mi też podpowiadacie. Znudzona, ona nie lubi w domu siedzieć, wiecie, ona tyle czasu spędziła.
spędziła, wiecie, poza domem tak naprawdę na dworze. Umieciona w czterech ścianach, Selena niczego nie pragnie bardziej niż być na zewnątrz zamiast wewnątrz. O rany, jak tu nudno. No niestety, tak to będzie w waszym życiu teraz, nudno. No ale cóż, tak, tutaj nie dawaliśmy żadnych komputerów, ponieważ mają gabinet, więc wydawało mi się to naturalne, że chyba wystarczy po prostu gabinet, nie? Tak mi się wydaje. W ogóle ile oni pieniędzy tutaj przytachali? Selena, Samantha znaczy się nie miała tyle pieniędzy, więc mi się wydaje, że powinniśmy dać z 3000. Nawet nie. Money, dajmy 1000 simoleonów, bo już nie pamiętam, ile Selena miała zbierane. Miała tam jakąś kwotę uzbieraną, natomiast nie chcę im dodatkowo oddawać pieniążków. No bo wiadomo, oni akurat mają pieniążki z tamtego ich domu przyszłości. Przyszłości. Ojejku, bo my tutaj teraz ogrywamy i tutaj będzie nam kurz się zbierał. Ale czad, kochani. A my mamy odkurzacz? Nie, chyba na lewie nie ogarnęliśmy odkurzaczy. Dobra, to lecimy sobie tutaj teraz do trybu budowania, gdzie oczywiście zakupimy sobie odkurzacz. Odkurzacz. Zakupimy sobie odkurzacz, kochani. Bo trzeba, tylko jakby to się troszeczkę odcięło, to byłoby super, ale naprawdę, kochani, dajcie mi znać w komentarzach, jeśli ktoś z was lubi w ogóle tą serię, czy jesteście zadowoleni z tego, że wracamy z naszą Seleną. Dobra, lecimy sobie tutaj do kitów, kolekcje i bierzemy ten najlepszy odkurzacz za duże pieniążki, 950. Oh my gosh, dobra. Ja go dam na razie tutaj, nie? Dobra, Samantha będzie musiała iść zarabiać pieniążki. Samantha, chodź, zarabiaj hajsy. Chodź, zarabiaj hajsy. Jesteś w tym dobra w zarabianiu hajsów, także chodź zarabiać hajsy. Zarabiaj pieniążki. Pieniądze. Okej, ty byś... Jest czwartek, kiedy na stat nie miałeś... Aha, bo jest święto zbiorów. Dobra, to nie ma szkoły, okej. Dobra. Towarzystwo masz słabe, pogadajcie sobie. Nie, idź do liceum, nie. Wy dzisiaj macie wolne z tego, co się orientuję. Ale oni na pewno już nie mogą doczekać pójść do szkoły. Ty możesz narzekać na rodziców, bo ty w sumie masz rodziców takich średnich, że tak powiem. I może byś pomógł odrabiać lekcje swojej psiapsi. Znaczy oni już psiapsi chyba nie są tak oficjalnie, no ale logiczne, no, tyle czasu ze sobą spędzili, że można by rzec, że są psiapsi. Narzekaj na pochmurną pogodę, rozmawiaj o technikach fitnessu, zdraść sekret. Ona w ogóle jeszcze ma tutaj pełno rzeczy z, no wiecie, z ratowania świata. No ale okej, niech sobie ma. Ty ma... Jejku, no o co chodzi? Czemu oni się mnie nie słuchają? No fast się mnie nie słuchają. Chodź tutaj, dokończ obraz. Czemu nie możesz tutaj wejść? A tu możesz podejść? Chodź, podejść tu. Jesteś śpiąca. Możesz dokończyć? Bardzo bym cię prosiła, abyś jednak dokończyła ten obraz. Aha. Nie wiem, jaki ona ma problem. Dobra, najprawdopodobniej dlatego, że jest padnięta. W takim razie idź sobie spać. No szkoda, że się nie słucha. Dobra. Nieistotne. Dobra, rozmawiaj o zainteresowaniach. Zdradź sekret, że jesteś mega szczęśliwy. Szczęśliwi! Jesteś mega szczęśliwy, że możesz tutaj razem z nią mieszkać. Że ma wspaniałych rodziców, że tak o nią dbają. I w zasadzie to o niego również. No bo wiecie, jej rodzice jakby są tego zdania, że... Co gdyby nie Niklaus, nie? Bo jednak Niklaus gdzieś tam kradł i tak dalej, żeby tutaj utrzymać też sam Selenę w dobrych warunkach. Pomimo, że tych warunków nie mieli jakichś cudownych, ale mimo wszystko starał się tutaj ze wszystkim jej pomóc. Narzekaj na trądzik. Narzekaj sobie na trądzik. Okej. Okay. Chodź, tutaj sobie możesz... A może ugotujesz jakiś... O nie, może ty posprzątasz. A może zaproś tutaj sąsiadkę. Przyjazne powitanie. Ty zrobisz przyjazne powitanie, a ty chodź tutaj po odkurzaj dookoła. Opróżnij worek. Wiesz, opróżnij worka. Jeszcze nie sprzątaliśmy tutaj, także myślę, że tak. Kicia tutaj, jejku. Uwielbiam tą kicię.
Jest genialna. Tyle Rybę czasu już z nami jest. jedną Także tak, no fajnie, mega się cieszę, że tutaj tak im się życie ułożyło, że już jest dosyć fajnie. Chyba tak można to określić. Jest fajnie, po prostu jest fajnie. No i patrzcie, jacy są. No. Ale no, Selena jest mega szczuplutka, jest taka szczuplusia, żelitości. Zobaczmy, zobaczmy, bo nasz tutaj mistrzu. O, już słuchajcie, jak się do roboty wziął. Proszę. Jest mistrzunio, haruje. Haruje jak wół. Nie no, fajnie, mega się cieszę. Kurczę, kochani, mega się cieszę, że wracamy do tej serii. Dobra. Nie, mega fajnie. Naprawdę mega fajnie. Co tutaj nasi rodzice sobie śpiochają? O, pewnie są szczęśliwi. A tutaj w ogóle jak skrzaty ich okrążymy. O, rady. Fajnie. Fajnie. Ty w zasadzie możesz iść ogarnąć coś do jedzenia. Chodź tutaj szybciutko do naszej pięknej, ogromnej kuchni. Podaj obiad, a może przyrządź wystawny posiłek, ale ty nic nie umiesz. Wieku, oni w takich warunkach żyli. No coś tam umiał. A w ogóle zobaczmy sobie tutaj na jej umiejętności. Jak to u niej wygląda? No szału nie ma. Ogólnie szału nie ma. U ciebie w sumie też szału nie ma. No, jakoś uratowali ten świat. Jakoś ten świat uratowali. Także kochani, jestem ciekawa. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał, że zostaniecie ze mną tutaj na dłużej i że cieszycie się na powrót tutaj naszej piękności, która, no, wróciła do domu. Jest przeszczęśliwa z tego powodu. Wróciła ze swoim przyjacielem, z którym walczyła o pokój na świecie. Także na nowa seria, nowe przygody. Nowe dni, nowe odcinki i tak dalej, i tak dalej. Także kochani, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawcie łapeczkę w górę. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!